Dzień dobry, witam cię serdecznie na fanpage'u Akademii Keyboardu. Z tej strony Jerzy Strużycki, godzina 21.03, 15 listopada 2019. Wielka chwila, wyczekiwany dzień przez wszystkich genosowców. Szumnie zapowiadana aktualizacja Yamaha Genos 2.0. Czy przyniesie kosmetyczne zmiany, czy będą to zmiany bardziej większe, bardziej radykalne, można powiedzieć, na które wszyscy czekali? Czy nowe funkcje, które ma już SX700 i SX900, będą nam mega przydatne? To wszystko okaże się za chwilę. Witam cię serdecznie w poradniku instalacji firmware'u do Yamahy Genos 2.0, więc zaczynajmy. Postaram się, aby to przebiegło mega szybko, ale zobaczymy, jak to wszystko będzie się odbywało. Już widziałem, że pewien kolega ma jakiś problem, jakiś error mu wyskoczył. Drugi nie może pobrać aktualizacji. Ja dopiero włączyłem komputer, wróciłem z pracy, wróciłem z roweru. Dzisiaj 2 godzinki na rowerze pomachałem. Byłem się wykąpać. Zjadłem obiad dzięki kochanej żonie, która go przygotowała. Ona teraz zajmuje się dziećmi. Ja poświęcam się mega dla was. Jestem tutaj. I działajmy z tematem. Więc włączyłem komputer, nawet nie pobrałem jeszcze nic, jesteście ze mną od samego początku do samego końca. Ta transmisja będzie fajna, będzie na pewno przydatna. Zobaczycie sobie, jak to wygląda od po prostu od samego początku. Dobra, słuchajcie, co będziemy potrzebować, to najpewniej to wszystko pisze na stronie Yamahy. Mareczku, do PA4 nie wgrywaj, bo nawet nie zaczyta pliku. Więc cóż, zaczynamy naszą aktualizację. Pierwsze, co ogarniamy, to odwracamy monitoring. Można zbliżyć? Można zbliżyć. Dobra. Piszemy tak. Fajnie, nawet widać. Dobra. Yamaha Genos 2.0 firmware update. Zobaczymy, czy ktoś jakieś filmiki już stworzył. A, Dasz Grysę, Keyboard Akademię 12 minut temu, chłopaki z Niemiec. Już piszą, że Dasz Grysę update, czyli będzie duża aktualizacja. Dobrze, materiały do pobrania, cyfrowa stacja. Yamaha Genos Firmware Updater V2.0. Dobrze, no to cóż, klikamy sobie to. I uwaga, na dzień dobry informacja. Co potrzebujesz? Potrzebujesz pendrive'a, który ma co najmniej 500 MB. Nada się? Chyba się nada. 16 GB. No widzicie, jest napisane wyraźnie, że kiedy zrobimy tą aktualizację, ustawienia systemu, MIDI, user effect i registration data zostaną zainicjalizowane tak, jakbyśmy je dopiero tworzyli, jakbyśmy pierwszy raz instrument uruchomili, czyli prawdopodobnie się usuną. Jest bardzo wyraźnie napisane, słuchajcie, jest bardzo wyraźnie napisane, żeby zasejwować, czyli skopiować. Czekajcie, odsuniemy trochę. Jest bardzo wyraźnie napisane, spójrzcie. Pierwszy punkt. Zrobimy tak. Pach. Teraz widać dobrze. Jest napisane, że jeżeli wgracie ten firmware, ustawienia systemowe, czyli equalizer, pewnie kompresor, cała reszta efektów, pliki MIDI, user effect, czyli wasze stworzone efekty i registration data, czyli registracje, zostaną zainicjalizowane po raz pierwszy. Czyli prawdopodobnie się usuną i zresetują. Jest napisane wyraźnie, save registration to the file before updating. Czyli skopiujcie wszystkie registracje, bo się usuną. Nawet gdy zapiszesz ustawienia systemowe przed update'em, nie będą mogły zostać wczytane po update'cie. Po prostu będzie inna wersja firmware'u. Jeszcze jest napisane, jeśli nawet zrobisz backup,
data instrumentu przed update'em i utworzysz go po update'cie, ustawienie systemu MIDI, user effect i registration data not be restored, czyli nie zostaną, nie będą mogły zostać przywrócone. Czyli wszystkie, słuchajcie, wszystkie pliki, registracje, prawdopodobnie style i całą resztę, całą strukturę folderów trzeba będzie sobie przekopiować na pendrive w razie W, po prostu w razie W, i dodatkowo zrobić backup jeszcze systemu, żeby nie było wtopy, bo widzę, że ta aktualizacja jest dużą, dużą aktualizacją i coś może się usunąć, więc polecam zrobić sobie kopię zapasową wszystkich plików do pendrive'a. I teraz dobra informacja, ja poszukam, czy mam drugiego pendrive'a. Powinienem gdzieś mieć i mam. Ja już włączę Genosa i zrobimy sobie od razu, zanim przejdziemy do aktualizacji, kopię zapasową moich plików. Zobaczycie, co ja kopiuję i jak to wygląda. Na koniec zrobimy backup, bo po prostu z tego, co widzę, może być na tyle grubo, że nasza aktualizacja nam po prostu usunie pewne temaciki. No to cóż, włączamy instrumencik. To ja myślałem, że w tej aktualizacji poprawią bębny i bas w Genosie. Mareczko, jestem bardzo zadowolony z bębnów i basów w Genosie. Naprawdę jestem bardzo zadowolony. Dobra. Tu sobie ogarniamy. Mam, dobra. Od razu sprawdzamy wersję aktualizacyjną, boże, wersję firmware'u w taki sposób. Klikamy sobie menu. Strona druga. Utility, system, wersja 1.40 i od razu widać, co mamy. Dobra, słuchajcie, ja przejdę do stworzenia mojej kopii zapasowej. Pierw to może zrobię tak, włożę pendrive'a do instrumentu. USB device is connected, zobaczymy, czy coś tutaj na tym device'ie jest. Dobra, nawet coś jest. Ja sobie tego pendrive'a sformatuję na szybko. Teraz zobaczymy, gdzie to storage. Tu się formatowało, czyli tak. Klikamy menu 2, utility. Wybieramy swojego pendrive'ika, czyli USB 1. Klikamy format. Klikamy yes. Complete. Czyli mamy naszego pendrive'a czystego. Na sam początek ja skopiuję sobie wszystkie registracje, które mam stworzone, i strukturę folderów. Zaznaczymy file, copy, select all, klikamy copy, przenosimy to na USB. Zrobimy sobie tu folder registracje i potem z tego folderu to wyciągniemy, żeby się po prostu duży syf nie zrobił na pendrive'ie. Cyk i copy here. Genos jest o tyle szybkim instrumentem, że powinno wszystko zająć nie dłużej niż minutkę, dwie maksymalnie. W Tyrosie się to kopiowało bardzo, 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 bardzo długo. Genos jest oparty już na strukturze dysku SSD, więc trwa to dużo szybciej. Chociaż registracji też jest całkiem sporo. Zaraz zobaczymy, jak to mu zajmie. Kurczę, puściłbym delikatnie jakąś muzyczkę w tle, ale zaraz nam Facebook i YouTube zablokują prawa autorskie, więc nie będę puszczał. Cześć Łukasz. Dobra, Łukasz Tomaszewski, witaj serdecznie. Właśnie aktualizujemy firmware 2.0 na Genosa, więc jest napisane, że kiedy zrobimy aktualizację, prawdopodobnie możemy nie odzyskać naszej registracji i całej reszty. Strukturę plików registracyjnych mam już zrobioną. Dobra, to teraz sobie skopiujemy style. Style kopiujemy z pozycji style, czyli klikamy style, user, i mamy tu user, wszystkie style. Ogarniamy, ja sobie skopiuję wszystkie te select all, copy, wszystkie style do folderu style i potem strukturę całych folderów po prostu przerzucę. Dzięki temu, że przerzucę to w taki sam sposób, jak to jest zapisane w instrumencie, moje registracje będą działały bez problemu, nie będę musiał tego jeszcze raz podpinać, wszystko się zaczyta poprawnie, bo registracje, tak jak mówiłem już w filmach instruktażowych, to jest mapa
dla instrumentu, gdzie ma szukać różnych brzmień, gdzie ma szukać różnych ustawień, gdzie ma szukać stylu, tekstu i całej reszty. Registracja to po prostu mapa ustawień dla waszego instrumentu. Jeśli wy zmienicie lokalizację pliku, lokalizację stylu, lokalizację tekstu, tak registracja nie zaczyta tego, co po prostu zmieniliście, więc kopiujecie strukturę folderów tak, jak została ona stworzona i w taki sposób, w jaki była po prostu zrobiona registracja. Nie zmieniacie nazw plików, nie zmieniacie struktury, nie zmieniacie kolejności, broń Boże, kopiujecie to identycznie. Tak, wiesz co, Pawełku, oni straszą, bo wiesz, jak ktoś ma poinstalowanych 30 expansionów, ktoś ma, nie wiem, 20 tysięcy stylów unikalnych, jakby gość to stracił, to wiesz, pozywa Yamaha na przykład, że nie napisali takich rzeczy, bo pewnie będzie wszystko po aktualizacji, ja sprawdzę i powiem wam, ja robię to pierwszy raz, znaczy robiłem aktualizację 1.40, tam wszystko się zapisywało, nic się nie usunęło, natomiast może w 2.0 po prostu te rzeczy znikną, więc ja to robię po raz pierwszy, robię to tak, jak pokazuje instrukcja, żebyście wiedzieli, że pewne tematy należy zrobić i od razu sobie przećwiczycie robienie kopii zapasowych, kopiowanie struktury folderów, plików i całej po prostu reszty. Więc moje registracje jeszcze się kopiują. Przy okazji pochwalę wam się fajnymi zdjęciami. Spójrzcie, jakie ogarnęliśmy zdjęcia. To jest moja tablica zadań domowych, ale tu spójrzcie. Mam... O, moje dwie córy. Tu jest młodsza, Oliwka. Tu jest starsza, Aurelka. Zdjęcie różni się oczywiście osobami, akordeonem. No i cóż, chyba 1,5 roku. Pomiędzy nimi jest różnica. Mam jeszcze stronkę, o, dobra, lecimy dalej. Melduje spóźnienie, cześć Andrzej, no widzisz. No ale cóż, ja powiedziałem, że ta transmisja niestety będzie około godziny, więc nie byłem też w stanie przewidzieć konkretnie, o której wrócę z roweru. Dobra, 20 osób na żywo, dzięki wam serdeczne, że jesteście. Oglądasz aktualizację Genosa do update'a 2.0. Jeśli możesz, oczywiście udostępnij na swoim wallu, udostępnij w jakiejś muzycznej grupie, niech się to niesie, bo posiadacie Genosa, widzę ostatnio, jak grzyby po deszczu, więc bardzo fajnie się dzieje. Dobra, no to teraz tak, style mamy skopiowane na USB, mamy skopiowane registracje, zostało mi skopiować teksty, chociaż o tekstach nic producent nie napisał, ja sobie tą strukturę tekstów skopiuję. Nie chcę stracić, broń Boże, żadnych plików. Jeszcze przeżyję MP3, które mam w przerwach puszczane, bo to jest tam dla mnie bez znaczenia. Mogę sobie zgrać nową playlistę, do sezonu jest bardzo dużo czasu. Natomiast po prostu teksty skopiujemy. W jaki sposób kopiujemy tekst? Bardzo prosto. Klikamy menu. Taki magiczny przycisk. Patrz, jak fajnie ostrzy. Menu. Następnie klikamy sobie menu 1 i Text Viewer. Text Viewer jest tutaj i z naszego poziomu wyboru tekstu mam tutaj Text Select. Klikamy Text Select i w zakładce User mamy nasze teksty. Mamy tutaj kolędy zrobione i teksty. I ja sobie skopiuję oczywiście całą strukturę folderów, tak jak jest to tutaj. W USB zrobię New Folder. No nawet no, nie zrobiłem nowego folderu, to sobie skopiuję, będę wiedział, że to tak było. Dobra. Jak już kliknąłem, to kliknąłem, niech się robi. To się będzie kopiowało. I co my mamy tutaj dalej? Przeczytajmy. Co tu pisze dalej? Zanim rozpoczniesz update, recommend that backup important data. Okej, czyli jest napisane, że zanim zaczniesz aktualizację, rekomendujemy tobie zrobić backup, czyli kopię zapasową bardzo ważnych danych w przypadku wystąpienia some troubles, czyli w przypadku wystąpienia problemów, producent ubezpieczył się od tego, że byś miał skopiowane style, teksty, registrację i całą resztę. Notice, do not turn off the power of the instrument, remove the USB flash drive during its operation. Czyli jak to standardowo pisze, nie wyłączaj instrumentu albo nie wyciągaj pliku USB podczas trwania tej operacji. Dobrze, download the firmware, ja już sobie ściągnę the firmware, za chwileczkę sobie pogadamy jeszcze o historii zmian. Tak, zgadzam się oczywiście, pobieramy sobie Genos 2.0, zapisujemy sobie to. Nie wiem, jak to się będzie
No, obciążenia serwerów nie ma, bo spójrzcie, mamy minutę czasu i będziemy mieli to u siebie. Ale chciałem się zabezpieczyć, jakby to miało zająć jakiś czas, żeby się to wszystko nie przeciągało. Za chwileczkę sobie pogadamy o zmianach, które się tu dzieją. A tymczasem mam skopiowane już teksty. Mam skopiowane teksty, registracje, style. Plików MIDI nie mam na instrumencie ani jednego. Poza tymi wbudowanymi, to mnie to nie interesuje zupełnie. Ale jeśli macie, zakładka Song, Song Player, MIDI i tutaj, jeżeli będziecie mieli pliki MIDI, czy w folderach, czy tutaj, to po prostu je wszystkie skopiujcie na dysk USB. Tak samo jak kopiowałem style, tak samo jak kopiowałem teksty, żeby nie było wtopy i płaczu, że czegoś nie ma. O, mam expansion packa, w sumie to miałem expansion packa takiego, którego można było pobrać darmowo do Genosa. Zaraz zobaczymy, czy one są. O, są te expansion packi, to od razu sprawdzimy, czy one się usuną. Czy one się usuną po aktualizacji softa. Będzie to bardzo fajna informacja. Dobra, cyk, sobie wczytamy coś. Działa. Dobrze, no to soft nam się kończy pobierać. Myślę, że aktualizację mamy zrobioną. Aktualizację, kopię zapasową. A, no bardzo ważne jeszcze, słuchajcie. To była kopia zapasowa danych. W sumie jest napisane, że robić backup systemu to chyba nie ma sensu, bo napisane było, że on się nie wczyta. Ale spróbujmy, zobaczmy, zróbmy backup instrumentu, całego instrumentu oczywiście, backup factory reset i teraz tak, tak, system MIDI, spójrzcie, widzicie, tam pisało, że nasz backup po prostu się nie zrobi, więc możemy sobie nawet te setup files posejwować, ale one się chyba nie zapiszą, znaczy zapisać się zapiszą, ale się nie wczytają. Ale spójrzmy, user effect, save, pozapisujmy sobie wszystkie ustawienia. Ustawienia systemowe. Jest napisane, że one się nie dadzą wczytać potem, no wcale się nie dziwię, jak będzie inny software. Backup, czy zrobimy backup plików audio? Zrobimy, to będzie chwilkę trwało, nawet dłuższą chwilkę. Ale to mi w żadnym sposobie nie przeszkadza. Robimy sobie backup, include audio files, czyli będzie ci kopiowałem wszystkie MP3 i tak dalej, robimy backup. Okej, okay, niech się dzieje, to będzie się robiło, kurde, z 10-15 minut, ale w tym czasie sobie trochę pogadamy. Nawet może was zabiorę do kuchni przez mój syf na chacie. Potrzebuję jakiś soczek, kawa to za mało. Ja jak zawsze dużo mówię, a staram się dużo mówić, żeby te transmisje nie były takie, wiecie, mega smutne, to bardzo mi się pić chce. Właśnie, jak już robisz tyle, to puść mi od razu raport dobowy. No miałem właśnie pytać, kochanie, czy puściłaś raport dobowy. No dobra, to puścimy raport dobowy. Żeby nie było tam hecy, to wam nie pokażę, jak się puszcza raport dobowy. Nie ma to tamto. Pokażę wam tylko, że jest kasa fiskalna. Że jest na legalu. Nie wam nie pokazywać, jak się robi raport dobowy. Ale wam pokażę. Dobra. Raport mamy, do dokumentów go wrzucamy. Kochanie, to jak już ja ci puściłem raport dobowy. A nie uspałaś jeszcze, córki, to przynieś mi ten soczek taki z tym, z korkiem. Od razu, duży w kartonie, ja się napiję chętnie. Backup się robi, spójrzcie, backing up trwa w najlepsze. Backing up trwa w najlepsze, to się będzie chwilę robiło. Ale ja się zabezpieczam na każdą ewentualność, nawet jakby moja aktualizacja softu nie wyszła, słuchajcie. Powiesiłbym instrument, musiałbym go odesłać do serwisu. Mam teraz czas wrócić z serwisu, ja wgrywam sobie spokojnie wszystko od zera. Nic nie straciłem, efekty i lata mojej pracy, teksty, registracje, style, nic nie będzie stracone. Więc to bardzo ważne, żebyście sobie takie rzeczy jak kopie zapasowe zawsze ogarniali. Co więcej, powtarzam zawsze, czy to komputer osobisty, nigdy nie wiesz, kiedy się skończy właśnie ten NTBF na dysku twardym i kiedy twój dysk twardy nie powie papa, papa Jarek, papa Paweł, papa Marek i straciłeś właśnie wszystkie pliki, wszystkie dane ważne, jakieś, wiesz, pliki firmowe, tematy, więc bardzo, bardzo ważne, żeby robić kopię zapasową. Czy to instrument, czy to laptop, czy to dysk komputera. Ja robię średnio raz na 3-4 miesiące staram się ogarnąć kopię zapasową na zewnętrzny dysk, który służy tylko do tego. I
To jest bardzo, bardzo ważne. Banking app się robi. Dobra, pogadajmy sobie troszkę może o aktualizacji i zmianach, bo już mi się firmware pobrał, więc ja postawię nasz telefon i ogarniemy sobie historię wersji. Teraz będzie widać monitor lepiej. Mam nadzieję, że to wszystko jest czytelne. Powiedzcie mi, czy ten tekst, który tutaj jest na monitorze, jest czytelny. 33 osoby na żywo. Kurczę, ale święto. Fajnie, fajnie, fajnie was widać. Dobra, krok pierwszy oczywiście, pobieramy firmware, to będziemy sobie robić krok po kroku z instrumentem, ok? Historia wersji. Słuchajcie, ja mam aktualizację 1.40 aktualnie wgraną. Widzę, że nie ma problemu, żeby wgrywać, bo dużo ludzi pytało. Nie jest napisane nigdzie, na przykład, że mając firmware, na przykład najstarszy 1.02, nie jest nigdzie napisane, że nie możesz wgrać 1.40 czy też 1.20 czy też 2.0. Jest tylko napisane w historii aktualizacji, że jeśli wgrasz firmware 1.40, to nie będziesz mógł powrócić do 1.30. To jest w tym miejscu napisane, więc co by się nie stało, nie dasz rady powrócić do starego firmware'u. Ja aktualnie mam 1.40 i powiem wam szczerze, że w końcu są funkcje, których brakowało i nie mam zamiaru powracać, więc dzisiaj robimy Genos 2.0. Dobra, w 1.41 poprawiono jakieś tam problemy z wyświetlaniem, z przyciskami jest Enable, jakieś tam problemy z funkcjami External Controller MIDI, czyli zewnętrznych kontrolerów MIDI, które nie działały poprawnie. No, można przypisywać rękę prawą, jedną, drugą, trzecią do pedałów nożnych, czego nie było. To bardzo fajne, że możesz sobie teraz pedałami nożnymi zmieniać po prostu right 1, right 2, right 3, czyli przemienia prawej ręki. No ale dobrze, spójrzcie ile jest nowości w aktualizacji 1.41 do 2.0. Spójrzcie, ile tu jest bardzo fajnych tematów. Ładnie, ładnie. No to cóż. Przede wszystkim nowa funkcja Horde Looper. I to jest bardzo fajne dla ludzi, którzy chcieliby, którym brakowało po prostu rąk, w tym mi, do grania ze stylu. Często było tak, że potrzebowałem wyłączyć akompaniament i basowałem sobie lewą ręką, żeby tam było słychać akordy, a teraz będę mógł zaprogramować sobie cztery podstawowe na przykład akordy przebiegu i grać sobie jakieś solówki. Co więcej, wyobraź sobie, że ogarniesz sobie jakiś aranż do jakiegoś standardu jazzowego opartego na 4, 5, 7 akordach. Jesteś saksofonistą, wyobraź sobie, saksofonistą jesteś, bierzesz saksofon i ogarniasz sobie na żywo saksofon, idziesz wśród ludzi na weselu z tym saksofonem, ogarniasz temat, a Genos ci gra twój aranż w 7 czy w 4 zaprogramowanych w koło akordach. Co więcej, robisz sobie przejście, podchodzisz do Genosa, wariacja druga i Genos robi kolejne 4 zaprogramowane sekcje akordów. To jest petarda w ogóle dla ludzi, którzy chcieliby potraktować instrument dodatkowo jako bazę taką do aranżu, do grania na live. Ja wam powiem niedługo. Kurde, nie lubię zdradzać, ale będę chciał kupić Keytar i będzie to bardzo mega funkcja, bo zaprogramowuję sobie kilka akordów, ja to będę mógł zapisać potem, wczytywać te style, mam nadzieję, że będę mógł, bo z tego co widziałem to tak się da, czyli zapisuję sobie Horde Loopera, wczytuję go potem, registracją pewnie nawet, klikam start, styl jest zaprogramowany w aranżację, biorę Keytar, biorę mikrofon na główny, śpiewam solówy, gram a la gitara wśród gości bawiących się na parkiecie, a Genos ciśnie sobie aranżację zawodowo zrobioną przeze mnie. Powiem wam szczerze, że ja jestem mega podjarany tym, co się będzie działo już, bo to wiedziałem, że wyjdzie Horde Looper, ale zobaczymy, czy będzie tak po prostu, jak sobie z tym myślę. No to cóż, idziemy sobie dalej. Poprawiono layout and operations, czyli jakieś tam funkcje w style creator, czyli w kreatorze naszych styli, wygląd i tam zakładki, coś tam. O, bardzo fajne style section reset function, czyli będziesz mógł w każdym momencie poprzez wciśnięcie przycisku tab tempo, ten przycisk jest nad wariacją A w Genosie, możesz powrócić do punktu pierwszego w takcie twojego stylu, twojej wariacji. Czyli, ja już to dzisiaj mówiłem, wyobraź sobie na przykład, że grasz
i wokalistka ci nie weszła dobrze na przykład w styl. No i wiesz, ten styl jest zaprogramowany, oczywiście pętla trwa, breakiem jesteś w stanie to naprostować, ale szybciej to teraz zrobisz tap tempem. Klikniesz raz, klikniesz dwa i znajdziesz się z wokalistką w tym samym miejscu. Pod warunkiem oczywiście, że twoja wokalistka będzie śpiewać, a nie wiesz, ty klikniesz tap tempo, ona tego nie było na próbie. Ale myślę, że to jest wszystko tylko kwestia dogrania się i zgrania w zespole. No i oczywiście teraz będzie można w końcu wykonać utwór 3/4 w stylu metrum 4/4. No ale oczywiście to nikt tego chyba nie będzie tak wykorzystywał. No ale czasami tak się zdarza. Są nawet utwory, w których to się przyda. Standardy nawet muzyczne, można powiedzieć. Dobra, mój jeszcze Genos Baking Crap robi cały czas, chwilę pogadamy. Co tutaj z takich fajnych tematów? Możesz crossfader i monotypę, portamento time, voice edit display, ok. Z takich bardzo ważnych zmian pojawi się opcja ustawiania multipadów w sekcji miksera. Wireless on audio in the mixer. O, powiem wam szczerze, że widzę, że jest opcja Wireless LAN Audio, czyli bezprzewodowo można wysyłać sygnał audio. I to chyba można było wcześniej, tylko nawet o tym nie wiedziałem. Będzie można sobie wysyłać part on off. Ciekawe, ciekawe. Czy będzie można wysłać dźwięk bezprzewodowo Genosem? Bardzo fajna funkcja. Poprawiono scale tan, ok, to pewnie na dla jakichś tam bez obrazu, oczywiście dla Arabów poprawiono. Ja z tego nie korzystam. Możesz wejść w skalę tunę, ok, czyli będzie z poziomu menu. Wcześniej się wchodziło w ustawienia klawiatury i tam była zakładka. Ok. You can now set a temporary scale. Czyli możesz ustawić sobie skalę na stałe, ona nie będzie się resetować. O, system exclusive messages teraz łączy się ze skalę tunę. To też, jak gdzieś tam w MIDI jest zaprogramowane, że ma się skala klawiatury przestawić, to się przestawi. Dobra. O, bardzo fajne efekty wejściowe mikrofonu będą widoczne teraz w sekcji mikrofonu, też tego nie było. Oczywiście nowe parametry do live control i do przycisków funkcyjnych naszych S-Enable, czyli tych naszych guzików od A do F, nowe funkcje będzie można przypisać. Ciekawe, czy zrobili w końcu coś, co mi mega brakowało, słuchajcie. Coś, co mi bardzo, bardzo brakowało, od kiedy wszedł na rynek Genos. Jak się pobawiłeś z suwakami i poprzestawiałeś sobie ich wartości, to nie było skrótu, żeby jednym guzikiem, jednym kliknięciem na przykład zresetować fadery, zresetować knoby, gały. Na przykład pobawiłeś się filtrami cutoff, no i teraz wiesz, wciskasz breaka i chcesz zacząć grać, nie ma czasu, żeby się tymi cutoffami z powrotem rozkręcać, dlatego brakowało guzika, którym sobie to zresetujesz po prostu, i żeby tą funkcję można przypisać na przykład do funkcyjnych przycisków, więc tego brakowało. Zobaczymy, czy to się pojawi. Dziękuję pięknie. Chciałem ten wycisk. Ale też. No. Żonka mi soczek wyciskany z grejpfrutów i pomarańczy przyniosła, spójrz. No, więc brakowało mi tego przycisku. Dobra, następna funkcja to oczywiście. Możesz wywołać Horde Lapper Function i przyciski funkcyjne przez Direct Access, ok, czyli klikając przycisk Direct Access, ten bezpośredniego dostępu szybszego, będzie można sobie do Horde Loopera trafić. No, widzę, że naprawdę line out display, czyli w wyjściach instrumentu, w wyświetlaczu, tam gdzie jest konfiguracja wyjść, będzie można wysłać audio song, czyli MP3, czy też podpowiedzi voice guide przewodnika po obsłudze instrumentu przez Wireless LAN Audio. No też ciekawe, tego nie było. Bardzo fajnie. O, co więcej, można zapisywać teraz ustawienia gałeczek w rejestracji, w pamięci rejestracyjnej, też tego nie było. Możesz sortować playlisty. Ciekawie. Expansion Manager teraz obsługuje V2.6, ok, changes. Time Signature, MIDI Song, druga zmiana.
Bardzo fajne z plikami MIDI. Zobaczymy, czy w końcu, ja na razie nie chcę zapeszać, zobaczymy, czy w końcu będzie można, tak jak to na to wszyscy czekali, kolejka MIDI. Jeden jest odpalony, drugi będzie można sobie zaczytać. No widzę, że bardzo dużo zmian takich użytkowych, poprawiających obsługę instrumentu. Poprawiono, widzę, że zwiększono maksymalną liczbę efektów użytkownika, które mogliśmy sobie sami konfigurować. Fajnie. Widzę, że nawet nazwa, ilość znaków w plikach MIDI i w User Effects została podniesiona, czyli dłuższe nazwy będzie można robić. No i kolejna bardzo ważna zmiana dla tych, co się śmiali, że dzisiaj masz w komórce więcej pamięci niż w instrumencie. No, 3 GB mamy teraz na sample i nasze expansion packi. Poprzednio było 1,8 GB, czyli po prostu kosztem dysku twardego sobie tą pamięć zabrali. Równie dobrze mogliby zrobić 20 GB tak naprawdę, bo ten dysk SSD działa tak samo szybko jak pamięć flash, bo to w sumie jest na pamięci flash oparte. Natomiast nadali nam 3 GB, bo 1,8, no to już jest bardzo fajnie. Okej. Okay. Przewodnik głosowy. Tu słuchajcie, to jest funkcja w ogóle Voice Guide. To jest funkcja dla niewidomych, która podpowiada po prostu całą tą obsługę instrumentu. Jak klikniesz, to on ci tam mówi przez nagłośnienie, co tam kliknąłeś i tak dalej. Ja tego nigdy nie próbowałem, nigdy tego nie używałem, ale jest napisane, że ta funkcja obsługuje aktualnie tą wersję systemu. Jest napisane, żeby ściągnąć najnowsze podpowiedzi głosowe ze strony producenta, aby dodatkowe dźwięki działały poprawnie. Poprawiono odpowiedź przycisku Tap Tempo, czyli gdzieś tam mogło to działać niepoprawnie, za wolno reagował na zmiany. Naprawiono problemy, gdzie tam MP3, niektóre parametry MP3 nie działały poprawnie, nie zapisywały się poprawnie w pamięci rejestracyjnej w niektórych sytuacjach. No i jest poprawione problem, gdzie Music Finder Records, czyli nasze ustawienia Music Finder, które mieliście w Tyrosach, nie mogły się zaimportować. Czyli dużo osób pytało, czy Music Finder będzie można zaimportować do Genosa. No jak widać, można. Prawdopodobnie nam to wskoczy w zakładkę Playlist i będzie to po prostu tam osadzone. No oczywiście Other Problems poprawione. No to powiem wam szczerze, że jest tutaj bardzo dużo ciekawych zmian. Ja sobie odpalę światło. Jest bardzo dużo ciekawych zmian w tym oprogramowaniu, więc powinno to wszystko śmigać lepiej. Powinno być ok. Ja wam powiem szczerze, że backup Genosa, czyli aktualizacja, jeśli robisz pliki MP3, a masz ich, nie wiem, miałam ich chyba z 2 giga, może z 3. Nie, nawet nie mam 2 giga, to patrzcie. To się dalej robi, to się dalej kopiuje na pendrive'a. A jeszcze nie zacząłem w ogóle instalacji systemu. Ale to jest bardzo ważne, abyście sobie pokopiowali wszystko. Tak jak mówiłem, kopia zapasowa to jest dzisiaj podstawa, żeby niczego nie stracić, nie było żadnej stopy. Dobra, to sobie zobaczymy. Eryk mi tutaj wysyła filmy. Eryk, mam live'a, trzeba było pisać. Live teraz. Ludzie, to jest aktualizacja, grajcie na innych instrumentach. Dobra, to jest tak. Każdy wgra swoje demo. No, Krzysztof, ciekawie. Ciekawie, jakby każdy wgrał swoje demo. Ja myślę, że wiele osób nie byłoby w stanie w ogóle zrobić transmisji na żywo na Facebooku i pokazać się do kamery, coś pogadać. A co dopiero pokazać, jak się aktualizuje system. No, ale Krzysiu, jak jesteś w stanie zrobić swój filmik, to czemu nie? Mielutko. O, tu się dzieje. Chłopaki w offroady pojechali. Ładnie. Ale latają pięknie. A backing up się robi. Dopóki się mój backing up nie zrobi, to ja niestety nie będę mógł ogarnąć tego dalej. No ale cóż, czekamy. 20 osób na żywo, całkiem fajnie. Widzę, że zostali ci najbardziej kumaci w temacie.
muzyczni. Pioseneczki żadne nie odpalam niestety, co by umilić atmosferę, żeby nam Facebook ani YouTube nie blokował naszego filmiku. O, spójrzcie, wyświetlił się komunikat. Komunikat numer jeden! Backup is completed. Backup file genos.bup is created. Czyli mój plik kopii zapasowej utworzył się na pendrive'ie. Będę mógł sobie go potem wczytać, jakby się coś wysypało i chciałbym wgrać aktualizację 1.40, to potem będę mógł wczytać mój backup. Na aktualizacji 2.0 prawdopodobnie tego backupa wczytać się nie będzie dało. Ale zawsze można powrócić do 1.40. Z 2.0 nie jest napisane, że nie można powrócić z 2.0 do 1.40. Z 1.40 nie można wrócić do starszej. Dobra, no to cóż, przystępujemy do czego? Do skopiowania naszego firmware'u na dysk USB. Pobraliśmy zip file to the computer, jesteśmy tutaj, punkt 1a. Connect the USB flash drive to your computer. No to okej. Żeby nie było, że ja nic nie pokazuję, spójrzcie. Mamy, to chyba każdy umie, co? Nie do kubka wkładamy pendrive, nie do kubka, tylko do komputera. A włożymy sobie go tutaj. Proszę bardzo. Skoczył głęboko. Spójrzcie, mamy tutaj jakiś plik. Ja ten plik usunę. Ale co ważniejsze, co polecam, to też nie jest napisane tutaj. Nie jest napisane, czy nie jest napisane? Nie jest napisane. Bardzo ważna kwestia w ogóle. Nie jest to w ogóle napisane. W poprzedniej aktualizacji było to napisane. Ludzie, upewnijcie się, że ten pendrive będzie czytany przez wasz instrument. Czyli, co to znaczy czytany przez instrument? To znaczy, że jak jego włożę do Genosa, włożę go tutaj. Tu mój Genos po pierwsze. To, że wyświetla komunikat, to mało. Menu, utility i tutaj masz storage. Pojemność USB. Jeśli on nie widzi pojemności USB, to znaczy, że ona nie jest sformatowana pod instrument. Ja wiem, że ten pendrive jest sformatowany, bo ja go już robiłem, formatowałem, ale sformatuję go jeszcze raz. Przed aktualizacją systemu, czysty pendrive, sformatowany, żadnych plików na nim. Spójrzcie, to się zrobiło chwilkę. Jestem pewien, że teraz aktualizacja ma dużo większe szanse na powodzenie, że przebiegnie to wszystko tak jak trzeba i nie będzie żadnej wtopy. Więc bardzo ważne, pendrive, sformatowany w instrumencie. Więc teraz go wkładam w gniazdo, już nie będę pokazywał jak. No i bardzo ważna kwestia to teraz troszkę pracy z komputerem. Fajnie, że mam tego gimbala, naprawdę dużo pomaga, możecie sporo zobaczyć. Wchodzimy sobie w nasz folder. Genos 2.0. To wypakowujemy, tam jest plik genossetup.prg. Ja to pokażę tak, wypakuj do i wypakujemy sobie na nasz dysk USB. Cyk. I tutaj nasz plik PRG się wypakowuje na naszego pendrive'a. Z racji takiej, że to jest dysk flash, to tam widzę, że 300 MB to zajmuje gdzieś około, więc to się chwilkę może wypakowywać. USB nie działa tak szybko jak dyski twarde. A my sobie zobaczymy, co tu jeszcze jest potrzebne. Jest napisane, podłącz USB i wypakuj plik PRG i skopiuj do root directory, czyli głównego katalogu twojego dysku USB. A poprzednio upewnij się, że dysk USB jest sformatowany w instrumencie i instrument go czyta. Bo jeśli na przykład będziesz miał strukturę plików, nie pamiętam, czy Genos działa na NTFS-ie, tak, Genos działa na NTFS-ie. Jeśli będziesz miał strukturę plików FAT32, która była w Tyrosach, to w Genosie nie będzie ten pendrive widoczny. A jeśli tak by się stało, że wrzuciłbyś na przykład aktualizację na tego pendrive'a z systemem plików FAT32 i Genos by załapał ten plik, gdzieś tam by go
podłapał i zacząłby aktualizację, nie daj Boże, by się coś tam wysypało, to prawdopodobnie nie miałbyś w ogóle dostępu do instrumentu, zawiesiłby się soft i musiałbyś go wysyłać na serwis Yamaha. Takie tematy raczej nie podlegają gwarancjom, bo jest wyraźna instrukcja, wyraźnie jest napisane, co trzeba zrobić. No akurat widzę, że tutaj nie jest napisane, że upewnij się, że twój pendrive jest sformatowany. Nie wiem dlaczego. Przyjęli, że ktoś, kto robi aktualizację 2.0, może robi już 1.40 i ma jakąś wprawę w tym, ale ja wam mówię, sformatujcie pendrive'a. Po raz trzeci wam to mówię, ale sformatujcie pendrive'a. Ma być widoczny w instrumencie, żeby nie było żadnego fuck-upa i żadnej wtopy. 21.47, nasza aktualizacja trwa już 40 minut. Nie, aktualizacja trwa kilkanaście minut, sami zobaczycie. Więc jesteś w stanie to samemu ogarnąć tak naprawdę w 15 minut. Ja kopiowałem wszystkie pliki zapasowe, robiłem kopię zapasową instrumentu. Czasami lepiej poświęcić na to dodatkowe 20-30 minut, niż potem się smutno zawieść, że po aktualizacji pewne rzeczy znikały. Dobrze. Ja mam nasz plik PRG rozpakowany. Zobaczymy sobie na dysku K. Jest. Jest na pendrive'ie, zajmuje... Zajmuje wam, pokażę ile. Aktualizacja zajmuje 309 MB, więc jest to największa aktualizacja, jaka powstała aktualnie na Genosy. I cóż, mamy to w głównym katalogu naszego pliku, naszego dysku USB. No i cóż, punkt drugi. Connect the USB flash drive to the instrument. Connect the USB, czyli podłącz nasz pendrive do instrumentu. Podłącz pendrive do instrumentu zawierający pobrany plik do gniazda USB to device i upewnij się, że dysk USB jest włożony poprawnie. Za mocne włożenie siłowe albo niepoprawne może uszkodzić gniazdo. No bardzo fajnie, że napisała się Yamaha o tym gnieździe. Bardzo niefajne, że nie napisaliście, że trzeba sformatować dysk USB, żeby był widoczny w instrumencie. No to cóż. I jeszcze bardzo ważne. Też tego tutaj nie ma. Musisz mieć wyłączony instrument, żeby to zacząć. Ha! Wyłączony instrument! Czyli nie tak! Tak nie zrobisz aktualizacji firmware'u. Wyłączamy instrument. A instrument mówi nam bye bye, Jerzy. No to cóż. Zrobimy tak. Niech was Akademia Keyboardu błogosławi. Zaczynamy aktualizację. 3, 2, 1, teraz właściwy moment aktualizacji naszego software'u. Czyli plik. Wkładamy pendrive'ik. I teraz uwaga. Install the firmware. Trzymając przycisk Style Control Start Stop, turn the power on. Czyli trzymając to, włącz instrument. Postępuj zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie. To ja sobie teraz postawię elegancko mojego gimbala na Genosie, tak żeby się żaden guzik czasem nie nacisnął, ani pendrive nie nacisnął. Będzie trochę z boku go widać. Bo lepiej niestety nie mogę. Trzymamy dół i włączamy instrument. Nie wiem, czy mam trzymać ten start stop, czy go puścić, nie pamiętam jak to było, zaraz się przekonamy. Okej. Trzymamy. Wyświetliło. Now loading. Program installer. Update program V2.0 to start installation plus the start done. Okidoki. Czyli, misiaczki moje drogie, po prostu, żeby zacząć instalację, klikamy przycisk start. Stop. Powiadomienie! Nie wyłączaj instrumentu, dopóki instalacja się nie ukończy. Więc mam nadzieję, droga elektrownio, tam Tauronie kochany, że mi prądu teraz nie wyłączysz. 3, 2, 1. Punkt pierwszy. Instalacja. Please wait a moment. I powiem wam, że aktualizacja zajmie... Kurczę, V1.40 robiło się chyba 3 czy 4 minuty z zegarkiem na ręku. Nie wiem, ile ta zajmie. Ale wiem, że teraz bardzo fajny moment jest, abyście
Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, udostępnili tą transmisję, udostępnili ją wśród swoich muzycznych kolegów, wśród swoich muzycznych przyjaciół, bo to myślę jedyna tego typu w Polsce transmisja z aktualizacją software'u w Yamaszce Genos do wersji 2.0. Ale spójrzcie, jak on sunie jak burza. Krok pierwszy był, krok drugi był, już krok trzeci, step three, cokolwiek to znaczy. Ciekawe, ile jest kroków. Podobno 4. Mam nadzieję, że nie tyle kroków, ile było ustawień, ile było dodatkowych funkcji dodanych do instrumentu. Więc mam nadzieję, że pójdzie to szybko. No cóż, druga minuta trwa, jak kliknę przycisk start. Więc zobaczymy, jak to idzie. Ten step 3 chyba jest najdłuższy. Wtedy też krok pierwszy, krok drugi poszedł szybko. Słuchajcie, taka jeszcze informacja, póki was jest tutaj aż 30 osób na żywo. Niedługo będziemy robili na Akord Keju, na Akord Keju, też na Akord Keju, na klawiszowcu, na wszystkich grupach muzycznych będę robił konkurs. A tak naprawdę Akademia Keyboardu będzie organizować konkurs, w którym do wygrania będą... Ja lubię rozdawać wiedzę, wszakże wiedzę wam daję za darmo, wszystkie moje filmy są za darmo. Wszystkie szkolenia, które dzwonicie do mnie po godzinach mojej pracy, są płatne, no ale niestety, słuchajcie, ja też z czegoś muszę żyć. Będą do wygrania te książki. Zrobimy sobie konkurs, w którym trzeba będzie nagrać swój cover. Swój cover wybranej, nie wiem, czy zrobimy to w formie wybranej piosenki, czy zrobimy jakąś znaną piosenkę, tak żeby każdy miał równe szanse. Nie wiem, zrobimy ankietę może na ten temat. Do wygrania będą książki o właśnie home recordingu, o tym, jak robić lepsze nagrania, o tym, jak robić lepsze covery. Dowiecie się stąd takich fajnych podstaw, szczególnie w tej wersji dla każdego, czyli jak podłączać przewody, jak tam wybierać sprzęt, jaki software i tak dalej. Tutaj już dowiecie się bardziej o budowie syntezatorów, o brzmieniach, o kanałach MIDI, o całej reszcie. Bardzo fajne książki Piotra, kolegi ze strony Home Recording. Z mojej strony ja je przeczytałem, rozdam wam je jako nagroda numer 1 dla człowieka, który zrobi najlepszy cover. Nie wiem, czy ja będę oceniał i wybierał ten cover, ale może zrobicie to wy ilością lajków pod coverem. O, to będzie jeszcze lepsze. Zrobimy sobie jakoś w taki sposób, że ilość lajków pod coverem i będzie to po prostu nagroda. Nie wiem, muszę to jakoś jeszcze fajnie przemyśleć, ale ważny jest plan, ważny jest pomysł, a realizacja to się zrobi. Ja zawsze byłem taki, że jak coś pomyślałem, bo potem wyobrażałem sobie, jak to będzie, a potem działałem. Dobra, słuchajcie, patrzcie, co się stało. Nasz program installer napisał nam, że aktualizacja została skończona. Wyłącz zasilanie. Aktualna wersja instalowana. Zainstalowana to 2.0. Powiem wam, całość trwała 3 czy 4 minuty, czyli błyskawica. Wyłączamy naszego genosidło i włączamy genosidło raz jeszcze. I zaraz zobaczymy, czy pewne rzeczy się pamiętają, czy pewne rzeczy się zresetowały. Tutaj pisała Akademia Keyboardu Keyboardway. Czy będzie pisało cokolwiek? Nie będzie pisało. Widzicie? Ustawienia systemu są po prostu wyczyszczone. To, co pisał producent. Nawet nie ma nazwy właściciela instrumentu. Trzeba będzie to wszystko sobie powklepywać. Improper power shutdown, backup data and or user file have been lost. Patrzcie, coś tu się wypisało, że improper power shutdown. Czy mam wyłączyć nasz instrument? Nie, mam wyłączyć chyba naszego instrumentu. Zobaczymy. Pierwsze włączenie może trwać dłużej. No i voilà. Mamy to. Mamy to? Czy nie mamy to? Spójrzcie. Mamy registrację. Haha, pierwsza rzecz. Mamy registrację, mamy wszystkie registracje, cały nasz repertuar jest. Dobrze. Presetowe są. Widzę, że pojawiły się... W ogóle pojawiły się nowe ikonki. To już widzę, że się pojawiły nowe ikonki na registrację. Dobra, search filter. Mamy registrację. Zobaczymy, czy mamy teksty. Czy mamy style w ogóle. Style user. Proszę bardzo, cała struktura plików.
tyle są. Działają. To bardzo fajne, czyli na pewno nie usuwają się style i nie usuwają się registracje. Chodziło po prostu, że new bank, czyli registracja zostanie załadowana na zero, czyli mamy nowy bank rejestracyjny wyczyszczony. Ale te, które już były zapisane na dysku instrumentu, mamy je w pamięci dalej. Zobaczymy, czy mamy wszystkie teksty. Text select. Proszę bardzo, są mi teksty. Wszystkie teksty są. Więc słuchajcie, nic się nie usunęło, ale producent zabezpieczył się, jakby coś tam się miało wydarzyć. No i dobra, najważniejsze, czy to się w końcu wgrało? Menu. A, wgrało się, spójrzcie, mamy. Horde Looper. Tego nie było. Co tutaj dalej? Menu 2. Dobrze, Master Tune, pojawiło się, to było, Skeletian. Okej, tego też tutaj nie było. Co do naszego stereokreatora, spójrzcie, widać, który jest takt, widać, co nagrywacie. Okej, czyli poprawili wygląd stereokreatora, czyli czytelność, dodali kilka funkcji. I to wszędzie widać tutaj. Tak, tutaj naprawdę dodali... Okej, tutaj się nic nie pozmieniało. Dodali na górze, który takt i jaki styl aktualnie edytujesz, z tego co widzę, i chyba nic więcej. Step edit, nie, wszystko to wygląda, pozostałe rzeczy wyglądają tak samo. Dobra, czyli mamy aktualizację 2.0. Utility System 2.0. No to słuchajcie, ja mam wszystko już 2.0 wgrane. Jak widać, udało się bez problemu. Trwało to z całą aktualizacją i z backupem, kopią zapasową, czyszczeniem, formatowaniem pendrive'ów. Zaczęliśmy sobie live'a dziś koło 21:00, mamy 21:58. Pamiętajcie, że w tym czasie wam dużo opowiadałem, można to by zrobić sobie szybciej, a jak nie będziesz robił kopii zapasowych, to ogarniesz to z pobraniem w 10-15 minut. Ja robiłem kopię zapasową plików, kopię zapasową tekstów, kopię zapasową stylów, registracji, backup całego instrumentu i wszystkie ustawienia systemowe i całe. Nie wiem, czy ustawienie MIDI, zaraz zobaczymy, czy ustawienia MIDI, które miały się zresetować, się zresetowały, bo miałem ustawione MIDI, komunikację MIDI do wokalizera. Zaraz zobaczymy. Transmit. Write 1, port 1, multipad, style, port, tak, się chyba zresetowały. Tak, ustawienia MIDI się zresetowały. Czy będzie można je wczytać? Tak. User. Ok, widzę, że ustawienia MIDI, tak jak pisało, się zresetowały. Zaraz zobaczymy, czy można zaimportować te, które były. Load. MIDI, user, USB. Haha, widzicie? Nie można zaimportować. Pisało wyraźnie, że nie będzie można zaimportować i nie można zaimportować. Więc ustawienia MIDI się resetują, tak samo ustawienia systemu się resetują i user effect się niestety resetują. Nie będzie można tego zaimportować. Ja to wszystko, pamiętacie, zapisywałem na pendrive'ie, ale tego nie ma. Nie widać tego systemu. Czyli 1.4 kopie zapasowe są niekompatybilne z systemem 2. Zero. No prawdopodobnie mocno pozmieniała się struktura tych plików. Dobra. Może napisał kolejny człowiek, jak tam Jerzy. Cześć, patrzcie, pokażę wam. Cześć, Jerzy przez rzec z kropką. Co tam z tym systemem, Genos? No Bartłomiej, żebyś oglądał Akademię Keyboardu i był na bieżąco, to byś wiedział właśnie, że robimy live'a. I cóż, teraz sobie obejrzysz jeszcze raz, będziemy co nadrabiać. Dobra, no to cóż, mamy to. Tutaj się coś pozmieniało, voice edit, nic. Style Creator dodali nam wygląd, dodali nam naszą magiczną funkcję, która nazywa się Horde Looper. Horde Tutorial jest, to było. Wireless LAN. Okej, detail. Tu mamy mode. Okej. Czas się pamięta? Nie, czas się nie pamięta. Coś tam się pamięta, ale jakoś tak
22 godzina już. 22 i minuta. Time zone UK time. Central Europe time. Dobra, strefę czasową można sobie wybrać. Może dlatego nie miałem godziny ustawionej, bo zła strefa czasowa była. Dobra, okej. Okay. Daylight saving time. Nie oszczędzajmy. Światło dzienne. Expansion. Tu się robi export instrument info. Pack installation z poziomu instrumentu. Paczkę się przygotowuje w Yamaha Expansion Manager. Ale to bardzo ważne. Sprawdzimy, czy nasze paczki, które mieliśmy wgrane, się usunęły. Registration, expansion. Działają doskonale. Czyli jak mieliście wgrane jakieś expansion paki, to widzę, że te expansion paki też będą zachowane. Ja, słuchajcie, ja na koniec podsumuję po tej transmisji takie najważniejsze rzeczy, co można, co nie można, w dużym skrócie. Expansion paki, z tego co widzę, powgrywane, czyli jak masz Eurodance pack i całą resztę, powinno to być zachowane w instrumencie, nie powinno się z tym nic stać. Wszakże Southeast pobrany ze strony Yamahy, ten darmowy do Genosa, jeden z 7 do wyboru, działa bez problemu, zaczytuje się bez problemu, więc myślę, że spokojnie wszystkie bez problemu sobie działają. No cóż, przejdźmy do naszej sekcji magicznych sliderów. Okej, okay. A możemy sobie tutaj zmieniać. Tego nie było. A jak było, to mnie poprawcie. Możemy sobie zmieniać naszą... spójrzcie, co tu wpiszemy, patrzcie. Nie wiem, czy to było. Przynajmniej się tym nigdy nie mówiłem. KBWY. Keyboard Way. Haha, widzicie? To jest bajerka. Tego nie było. Zdaje się. Albo byłem mało odkrywczy i... RHYTM1. Rytm 1. Jest rytm 1. Albo byłem mało odkrywczy i tego nie widziałem. Dobra, co do naszych nowych wartości, Reset Value. Mnie bardzo interesuje, czy dodali nam funkcję Reset Value. To jest właśnie ten przycisk, o którym mówiłem. Spójrzcie, pobawię się tutaj wartościami naszych sliderów. Gubimy ostrość, gubimy. Nie wiem, czemu gubimy ostrość. Pobawię się wartościami i spójrzcie, wcisnę Reset Value. I te wartości powrócą do tych fabrycznych. Widzicie? One się zmieniły. Pomimo ustawień sliderów innych, tak? Natomiast mi brakowało tego, że jak pobawisz się tymi wartościami, przypuśćmy, że masz wszystkie na minus, na minusie, to mi brakowało tego, że brakuje tutaj guzika w panelu gdzieś, którym mogłem sobie to zresetować. Jakbyśmy mogli to w końcu zrobić guzikiem funkcyjnym, to by było fajnie. Albo na przykład wciskasz breaka i one się resetują. To było w ogóle petarda muzyczna. A tak trzeba wejść po prostu w Direct Access, albo ruszyć sliderem i coś sobie zmienić, albo wejść w menu, Live Control. Słuchaj, wyobrażacie sobie to w ogóle podczas grania? Menu, Live Control, gdzie są te nasze Live Control? Tutaj i dopiero kliknąć Reset Value. No ja bym się, powiem wam szczerze, brzydko zesrał chyba, jak miałbym to tak zrobić. Dobra, co my tu mamy? Pojawiły się też zakładeczki panel 2, panel 3. WLAN. WLAN, ciekawe. Style. Multipady, wysyłać można, songi. Ej, jajka. 16 kanałów plików MIDI, dobra. Reset value. No coś tu będzie. Widzę wam, że coś się tutaj będzie działo. Będzie można sobie zapisywać już do każdej registracji osobne ustawienie sliderów wraz z nazwami, słuchajcie. Będzie można sobie ściszać perkusję, basik, basidło, do każdego stylu osobno, bawić się tym jeszcze lepiej na żywca. Tylko czy nasze Reset Value gdzieś działa? Spójrzmy. Direct Access. Disenables. I tu mamy nowe, podobno, funkcje przypisane do naszych guzików funkcyjnych. Ja mam Text Viewer pod A, to jest guzik, którego używam zawsze. Pod B mam nasze channel on off, czyli coś, co było tutaj w tej rosie.
i brakuje mi tych guzików, żeby sobie wyłączyć. Dodatkowo widzę, że dalej tego nie poprawili. Dlaczego Yamaha nie zrobiłaś tego guzika od basu i tych guzików pozostałych wyższych? Spójrzcie, ile to jest miejsca pustego. Pustego miejsca, w ogóle niepotrzebnego. A ja podczas grania nie zawsze trafiam. Spójrzcie. Ja nie zawsze trafiam w ten guzik basu. Wyobraźcie sobie, że na raz nie zawsze wcisnę, czy perkusję, czy bas, no bo wiecie, grasz szybko, w Tyrosie był guzik, grałeś pach w guzik i tyle, a tu zjedziesz, nie trafisz, albo trafisz w ikonkę, albo w coś. No nie wiem, może niektórzy wiecie, grają tak, wcisnę rytm 2 i może coś tam, no ale... No nie dla mnie takie granie, niestety widzę, że nie poprawili. Szkoda Yamaha, mogłabyś tutaj dodać wyższą wysokość tych guzików, byłoby na pewno wygodniej, spokojnie o połowę, jakbyście je podnieśli. No ale może nas kiedyś posłuchają. Hord Looper, nowa funkcja, której nie było. I tak, możemy sobie zapisywać, spójrzcie, Sky Full of Stars. Okej, okay. Możemy sobie tak, wczytujemy sobie styl do Skypop. Ty wczytałem. Okej. Mamy amol. Odpalamy sobie Hord Loopera i spójrzcie. I same akordy się zmieniają. To jest to właśnie. Zarypiście to działa. I macie tutaj Hord Looper, patrzcie, jest opisane nawet intro, wersja jedna, wersja druga, wersja trzecia, zakończenie. Nie no, rewelacja. Rewelacja, Hord Looper działa. Dodatkowo można te sekwencje akordów odpalać. Jest tutaj przycisk, który pozwala nam zapisywać te ustawienia. Jest nasz nagrywacz naszych Hord Looperów, czyli będą kolejne filmiki na Akademii odnośnie tych funkcji. Można sobie zapisywać ustawienia tych Hord Looperów w zakładce User i po prostu sobie to wyzwalać automatycznie. Widzę, że jest jeszcze Gear from Ipanema. Jest sample jakiś taki przykładowo odpalony do jakiejś tam improwizacji i tak dalej. Odpalasz sobie styl, balladka, ale bardzo fajne, spójrzcie. Odpalać sobie jakiś styl balladowy, nie wiem, niech to będzie Epic Diva. I się same akordy zmieniają. Spójrzcie, wyobraźcie sobie, że teraz... Wyobraźcie sobie teraz, że jestem gościem, który jest niepełnosprawny i to jest bardzo zajebisty teraz case.
Wyobraźcie sobie, że jestem gościem, który jest niepełnosprawny i nie ma jednej ręki. Ten gość w domu sobie programuje cały repertuar w oparciu o Hort Loopera, brzmienia prawej ręki przełącza nogami, albo je prawą ręką, a prawą ręką gra sobie piękne melodie, mając jedną rękę. Nie zmienia akordów, instrument robi to za niego. I to znowuż będzie wykorzystywane przez tych gównowiedzących hejterów, że to już w ogóle klawisz gra sam dla ciebie. Ale popatrz na to z drugiej strony. Człowiek, który nie miałby lewej ręki, który nie mógłby zmieniać akordów, ustawia sobie w domu, programuje repertuar, będzie miał jeszcze więcej pracy, będzie miał jeszcze więcej roboty, programuje sobie Hort Loopera, a prawą ręką gra sobie piękne melodie, a instrument zmienia za niego sekcję akordów. Yamaha, bardzo fajna funkcja. Zaraz sobie zobaczymy tylko, czy ona będzie zmieniać się w kółko, ale myślę, że tak, jak zmienię nawet styl, tak, zmienia się, spójrzcie. Widzę, że podczas zmiany stylu Hort Looper jest odpalony cały czas. Tak jak długo mamy go aktywnego tutaj, on off, to Hort Looper działa nam w kółeczko. Wybieramy sobie i wystarczy, że przełączamy, on mruga i kiedy zapalił się na stałe, akordy się już zmieniają. Spójrzcie, od razu możecie zobaczyć sobie przebieg standardów jazzowych akordów, jak fajnie są zaprogramowane. Nie no, rewelacja. Rewelacja. Działa, dobra, czyli Hort Looper, bardzo fajna opcja, ja będę ją bardzo, bardzo, bardzo enjoyed. Dobra, ale spójrzmy, czy pojawiła się Direct Access, nasz guzik funkcyjny. Dobra. Okej. Okay. Do guzika tego, tutaj jest dodatkowy guzik S-Enable, spójrzcie, Rotary Speed. Tym włączamy emulację głośnika Leslie na organkach. Co możemy do niego przypisać? Panel Sustain of Monopoly, modulacja Hort Loopera. Ha! Tutaj można przypisać naszego Hort Loopera, spójrzcie. Standby, Hort Looper standby, kiedy zacznie grać, odpala się od razu Hort Looper. Nawet nie trzeba wchodzić w menu. Spójrzcie. Rewelacja. Kiedy go wyłączę, Hort Looper jest on off. Idę się trzyma. I Hort Looper aktywny. Bardzo fajnie. Czyli Hort Loopera możemy przypisać sobie do tego przycisku. Półprzejście perkusyjne, fade in out. O, tego też mi brakowało, bo w Tyrosie był guziczek od tego fade out, był tutaj, a teraz możemy sobie naszego styla po prostu ściszyć płynnie. To akurat pewnie było, natomiast pozostałe insertion effect, no as in skeleton bypass, quick settings, still tempo, hold reset, ok. Nie ma tutaj nic o naszym... No, zostawimy te organ Rotary. Dobra, zobaczymy, co możemy przypisać do guzików funkcyjnych. Jest! Jest! Oh yeah! Reset value. Dziękuję ci, Yamaha. Zostaliśmy wysłuchani, bo ten problem zgłaszałem akurat panu Krzysztofowi Pająkowi, więc udało chyba się coś tam przepchać. Spójrzcie. Pam, param, pam, 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 pam. Mamy tutaj, gracie sobie live'a. Przypuśćmy, że mamy 0. O, żeby było wiadomo, że to się zrestowało. Pyk i stóweczka.
Pyk. Rewela, ja już sobie przypisałem tą funkcję. Ja już sobie tą funkcję przypisałem i tą funkcję sobie zostawiam. W końcu wykony pójdą do góry. Poziomowo rewelacja, dobra. Horde Loopera możemy sobie tu oczywiście przypisać. Registrację można wczytywać, można banki registracyjne zmieniać. Co do stylu, można odpalać wszystkie guziki. Słuchajcie, jak wam się jakiś guzik zepsuje tutaj na panelu i nie będzie działał, to możecie zastąpić go tymi mniej używanymi, po prostu. Jest tyle funkcji teraz dodanych, że jest po prostu głowa. Mała. Skróty do wszystkiego, do wszystkich funkcji są skróty porobione. Do wszystkich funkcji w instrumencie praktycznie są skróty porobione. Więc naprawdę jest rewelacja. Ej, Boże, ludzie, piszecie do mnie aktualizacji 2.0, robię live'a teraz. Stary, live jest na Akademii teraz. Ale to doskonale pokazuje, że w ogóle wbijacie na fanpage i nie zaznaczacie sobie wyświetlaj najpierw, bo nawet nie dostaliście powiadomienia, że jest live na Akademii. Więc ładnie. No, więc lecąc dalej do tematu. Voice, widzę, że są skróty naprawdę do wszystkiego. Dzięki serdecznie, Yamaha, za to. Live Control Reset Value. To jest bardzo, bardzo fajna funkcja, naprawdę. Tego mi mega brakowało. Horde Looper Style. Naprawdę, wszystkie funkcje odnośnie stylów, nawet One Touch Settings można zmieniać, wybierać. Bass Hold, przytrzymać bas, czyli zmieniasz sobie akordy, a tonacja basu zostaje w miejscu. Bardzo, bardzo fajna funkcja. Ja zostaję przy tej, ja osobiście zostaję przy tej. Przycisk F. Voila! Mi się już to mega, mega podoba. No to słuchajcie, Genos 2.0 Revel. No to cóż, jeśli chodzi o zmiany takie ważne, to tyle. Dodali nam Horde Looper, udoskonalili tutaj w ogóle funkcję Live Control, bardzo udoskonalili funkcję Live Control. W końcu mamy funkcję resetowania tych wartości Live Control i przypisywania tutaj dużo więcej funkcji w ogóle. Jest po prostu... Po prostu jest petarda, ile tych funkcji możemy sobie tutaj przypisać, spójrzcie. Nawet funkcje mikrofonu, głośności wokal harmonii, no style, no voice settings, oktawa, attack tuning, mixer, volume, reverb, chorus, no jest po prostu jest wszystko, jest... Zrobili to w końcu, żebyś nie musiał grzebać gdzieś tam w tych ustawieniach głęboko w wyświetlaczu. Po prostu wszystko możesz sobie do registracji przypisać, ustawienia suwaczków, wszystkie do registracji. Co więcej, możesz tu porobić customowe swoje nazwy, perkusja, bas, skrzypce, wokal, wokalizer, nie wiem, efekty. Skonfigurować to dowolnie pod siebie. Ja używam aktualnie standardowych opcji, natomiast już widzę, że strona druga, czyli channel do używane do MIDI, mi się w ogóle nie przyda, bo MIDI-ów nie używam, to sobie tutaj porobię swoje ustawienia, na przykład do grania jakiejś fajnej techniawki czy trensu, będzie na pewno rakieta. Będzie można sobie tu arpeggiator zaprogramować, jakieś wartości arpeggiatora, na pewno będzie petarda. Więc no cóż, jeśli chodzi o aktualizację, Genos 2.0, to jest tyle. Od razu zrobiliśmy fajny przegląd nowości. Cóż, dziękuję ci, że jesteś, że oglądałeś, że wytrwałeś ze mną do końca. To był ponad dwugodzinny live. Ja ten live zapiszę, pobiorę go z Facebooka i wrzucę go na YouTube'a. Ten live uda się jeszcze pobrać prawdopodobnie dzisiaj. Jutro ukaże się na YouTubie, tak aby większa ilość ludzi mogła sobie to oglądać. Nie będę nagrywał poradnika, jak wgrywać 2.0, bo ten poradnik właśnie zrobiłem. Ja ten poradnik pobiorę, on będzie w gorszej jakości obrazu, niestety Facebook nam to skompresuje, ale będzie w lepszej jakości zapisany na Facebooku, będzie przesłany w HD. Więc od razu zrobiliśmy przegląd nowości. Dowiedziałeś się, jak aktualizować Yamaha Genos do wersji 2.0. A pamiętajcie, że w wersji 2.0 dostaliśmy dodatkowo tutaj nowe brzmienia i nowe style. O tym w ogóle nie powiedziałem, bo porozmawiamy sobie o tym
zresztą, spójrzcie. To jest dodatkowe. Genos V2.0 Superior Pack. To jest dodatkowe 280 MB. 280 MB. Brzmień i stylów. I brzmienia Super Articulation 2, których nie ma. SX700, SX900, które mamy my, genosowcy, to są te brzmienia Andrzej Augustynek. Żeby było, żeby nie było dla tych. Super Articulation 2, żebyś sobie zapamiętał raz na zawsze. Zobacz tutaj, Super Articulation 2. To są brzmienia, które symulują naturalne brzmienia instrumentów, czyli masz aktywne te guziki i na przykład zadęcia naszych saksofonów. Ale saksofon zrobiłem, no petarda. Może sobie go troszkę zgłośnimy akurat, bo się ściszył. W suwaczku jest na 20, spójrzcie. Okay. Dwójeczka i zadęcie. A. I na przykład to, zobacz, łapiesz oktawę Andrzejku z E do E. I nasz saksofon robi tak zwane glissando. Glissando na saksofonie się robi? Na pianinie się robi glissando, nie wiem czy na saksofonie się robi glissando. Słaby jestem z saksofonu, jestem klawiszowiec halturny. No to cóż, zrobię osobny odcinek o instalacji Superior Packa, bo Superior Pack to jest pack, który daje nam dużo dodatkowych funkcji, dużo dodatkowych stylów brzmień. Jest playlista nowa Superior Pack 2.0, jest w ogóle PDF, jest jeszcze, zobaczcie. Jest PDF Superior List, co będziemy mieli? Spójrzcie, co dostajemy w Superior Packu. Okej, okay, jedziemy. Nowa trombeczka mellow, czyli taka płynąca, rozpływająca się, troszkę przytłumiona. Pan flute latin, pan flute ballad, czyli nowe fleciki, female ballad i female classic. Nie wiem, czy to nie są wokale. Zobaczymy. Spójrzcie. EDM, 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 EDM. Rewelacja, ja na to czekałem właśnie. Nowe basy. Mareczku Żak, spójrz, nowe basy w Genosie. Tego nie ma w Korgu. Berlin Drone Bass, Monotolan Bass. No dużo nowych basów. W ogóle do muzyki elektronicznej EDM dużo nowych basów. Reggae Bass. No petarda. Spójrzcie, akordeony, nowe akordeony. Styrische, Oberakordeon, czyli takie typowe niemieckie akordeonki do poleczek, walczyków i całej reszty. Klub akordeon. Klarnety nowe, sweet, super. Znowu trąbeczki, flugerhorn, tenorhorn, barihorn, tuby, citer, czyli znowuż tutaj Yamaha zrobiła trochę pod Niemców, widzę, pod ich muzykę szkocką, pod ich muzykę niemiecką. Mega voice'y nowe, a na pewno te mega voice'y są potrzebne do tych stylów, które będziemy mieli. Przejdźmy dalej, są style. 2010 Dream Dance, Canadian Power Pop, Schlager Dance, US Pop, Swing. Ach, rewelacja, tej kategorii R&B, Movie and Show, 70 lat 80, 90, czyli dodatkowo fajne style. Jump Dance, nie no, rewelacja, Mega Fox, Schlager Boom, Schlager Fever. 50 nowych stylów. Słuchajcie, 50 nowych stylów mamy do dyspozycji. 68 nowych brzmień. Z tego mamy 5 mega voice'ów. 5 mega voice'ów i 5 Super Articulation 2. Bardzo fajne zmiany. I cóż, mamy tutaj banki registracyjne. Od razu. Dobra. Banki registracyjne i tutaj zaprogramowane po 8 ustawień. Wygląda mi to tak, jakby było po 8, tak jakby to było to samo na SX wypuszczone. Pewnie tak. Ciekawe. Genos ma 10 ustawień banków registracyjnych, a to zrobiono po 8. Czy to zapowiedziane Superior Pack, czy ten pack będzie sprzedawany na SX-y? Jako rozszerzenie w wersji płatnej, ciekawe. W każdym bądź razie o tym zrobimy sobie osobny odcinek. Zrobimy sobie odcinek o instalacji paków. No to cóż, misiaczki, z mojej strony to tyle.
Michałku, Adrianku, oglądajcie to od zera, od początku 2 godzinki aktualizacji systemu z Jerzym Strużyckim z Akademią Keyboardu przed wami. Wam, którzy oglądaliście, ogromnie dziękuję. Ogromna prośba do was, udostępniajcie ten film, gdzie się da. Niech Akademia Keyboardu nabierze w końcu godziwego, fajnego zasięgu, bo mega się dla was poświęcam te materiały wam publikując. Powinienem teraz usypiać dzieci, kochać moją żonę, leżeć z nią w łóżku, a ja tutaj właśnie dla was nagrywam ten filmik. Ale cóż, jedyny taki operator Gienka, Jerzy Strużycki, Akademia Keyboardu dla was. Aktualizacja Genosa z 1.40 do 2.0. Ja to pobieram, zapisuję, wrzucam na YouTube'a. Aha, i jeszcze bardzo ważna informacja, ogłoszenie. Mamy nowego redaktora na fanpage'u Akademii Keyboardu. Będziemy coraz częściej publikować dla was nowe posty. Nowe posty z informacjami i uwaga! Nie tylko z Yamaszki. Będzie coraz więcej z Korga, będzie coraz więcej z Ketrona. Musicie wiedzieć, że Yamaha Keyboardu to nie tylko Jerzy Strużycki. To nasz nowy moderator. Jeszcze nie będę zdradzał, kto to jest. Jeśli będzie chciał, sam się wyjawi. Na pewno będziemy współpracować z kilkoma jeszcze osobami z branży i to jest bardzo fajne, że sami się otwieracie na współpracę i poszukuję, w tym miejscu poszukuję, jeśli jesteś godzien znajomości angielskiego w perfekt i kumasz tworzenie napisów po angielsku, ja będę chciał stworzyć napisy do wszystkich naszych filmików szkoleniowych na YouTubie, które są, i wypuścić je na międzynarodowy rynek, żeby nie tylko Polacy oglądali te filmiki, ale także chociażby ludzie, którzy są głucho-niemi, czyli nie słyszą, polscy będą mogli sobie po prostu robić te wszystkie aktualizacje i te filmy instruktażowe, które ja mam porobione, to po polsku zrobimy napisy, ale także będziemy chcieli kontynentalnie, czyli po angielsku napisy zrobić do każdego filmu, czy to na Facebooku, bo te filmy się pojawiają na Facebooku, na fanpage'u Akademii, czy to na YouTubie. Więc jeśli ogarniasz angielski perfekto, chcesz podjąć się produkcji napisów do naszych filmików, oczywiście za zapłatą, nic za darmo, to zapraszam cię serdecznie do współpracy z Akademią Keyboardu, z moją skromną osobą. A tymczasem bądźcie ze mną, lajkujcie fanpage, jeszcze raz prośba, udostępniajcie, komentujcie, oznaczajcie mnie w postach z Genosem. Jeśli byście mieli jakieś problemy z aktualizacjami, wiecie, gdzie mnie szukać. Ja się zabieram za pobieranie tego filmiku. Zapiszę go jeszcze, bo on się będzie chwilę wrzucał na wersji HD na fanpage. Potem go pobiorę. Idę kilka tematów jeszcze w domu ogarnąć i będę go dzisiaj wrzucał już. Myślę, że go jeszcze trochę potnę, żeby nie było tego takiego czekania tam, żeby on był bardziej skondensowany. Tak jak moja gadka na koniec teraz. I wrzucę go po prostu na YouTube'a. Więc jeśli chcesz produkować dla nas napisy do filmów w języku angielskim, zapraszam cię serdecznie do współpracy. No i w języku niemieckim też moglibyśmy to ogarnąć. Do zobaczenia, dzięki serdeczne. A wy, którzy jeszcze nie zaktualizowaliście Genosa do wersji 2.0, polecam ogromnie i rekomenduję. Jerzy Strużycki, operator Gienka. Oh yeah. Dziękuję wam serdecznie, do zobaczenia. Pozdrawiam z Oasis Studio.